Dzień dobry, witamy w nowym dniu. Dzień dobry. Co tam tata robi? Chodź, zobaczymy, co tata robi. Dziecko, tak? Jak życie, co robisz, co oglądasz? Pa, pa, pa. Aha. Co masz do powiedzenia? Jesteś nieszczęśliwym dzieckiem, tak? Kolejny poranek w hotelu. Jakie widoki! Powiedz, stara, co o tych widokach? Jakie widoki, ty Janusz, spójrz! Tam to chyba Bałtyk jest! Nie, to jest profesjonalne ujęcie. Czała, Paulinki. Można podziwiać linię włosów mojej żony. I tam idziemy na plażę? Tam prawie trochę smarujesz, co? No, ale to jest takie ładne serduszko. To się trochę rozjechało. Paulina Skowerska, lat 32. Posmaruję ciebie kremem! Chodź! Dusia! 7 plus. Miałeś sobie główkę idąc na basen i za chwilkę się przekołupiesz. A no bo wiesz, po drodze może jakieś zdjęcia będą, może jakieś ujęcia będziemy kręcić do vloga. Naprawdę? To trzeba ładnie wyglądać. Chce się podobać widzom. Znaczy tobie. Też jestem twoją widzką. Dawaj ją, dawaj ją, dawaj ją, dawaj ją! Dawaj ją, dawaj ją, dawaj ją! O Boże! Już mamy wychodzić, a Paulinka stwierdziła, że utnie drzemkę przed wejściem akurat. Konie, możemy już iść? Słucham, Łucja. No zacz, ale mama nie chce iść w ogóle, zobacz. To mi dajesz mikrofon? Daj mikrofonik. Dziękuję. Tara idzie już? Skowerscy wyszli. Skowerscy wyszli po godzinie szykowania się. Jak zawsze trzeba czekać na Paulinkę. Ona się... Na zdrowie. W każdym razie po godzinie szykowania się to udało Paulinki, udało się w końcu wyjść. Idziemy na basen, jest Paulinka, jest Lusia ze mną i teraz idziemy do windy, bo jesteśmy na trzecim piętrze w hotelu. Zresztą tutaj macie piękny ogród. Paulinka jest fanką, akurat winda podjechała, więc jest w ogóle elegancko. Winda jest piękna, uwaga, z kablego będziesz widoczna. Winda jest przeszklona i jest widok na ogród, dlatego jestem teraz ciemny. Idziemy sobie na basen, to jest sklep po prawej stronie. Oho. Menadżer. No, ale się z nas zabawę. Dobra, tutaj sobie wychodzimy na baseny. Słychać szum wodospadów, które tu są. Idziemy sobie na takie swoje nasze miejsce. Elegancko. To, co jest super, to są leżaki, słuchajcie, z materacykami. To jest... Wow. To, co nie jest super, to jest to, że te parasolki mają 1,75 m, więc albo 1,70 m, więc za każdym razem, jak sobie chodzę, się walę tym w głowę, bo tak jak widzicie, niestety to jest poziom mojej głowy i w te właśnie słomy się walę codziennie. Ale tak, leżaczki są super wygodne, bo są z materacykiem i leży się na tym super wygodnie, tak co drogo. Szkoda, że Lucia na tym nie chce poleżeć dłużej, tylko musi biegać dookoła wszystkiego tutaj. Lucha, gdzie ty idziesz? Myszka? Gdzie ty latasz, myszka, co? Gdzie ty latasz, myszka? To, co jest tutaj super, słuchajcie, to jest zamawianie sobie rzeczy na basen po prostu, na leżaczki. W sensie biorę sobie telefon i sobie aplikacją zamawiam i każdy mi przynosi drineczki, kawkę, jedzonko, steka, królewskie krewetki. Tak to wygląda, moi drodzy. Naprawdę jest super wygodne, to jest ekstra. O, proszę bardzo, pool ordering. Klikam sobie, tutaj sobie wybieram i to sobie mogę wybrać. Coś specjalnego, alcoholic refreshments, ale to są jakieś właśnie, to są jakieś drineczki. Exotic cocktails, proszę bardzo. Tutaj mamy pina colada, tequila sunrise, zresztą sami widzicie. Strawberry mojito, słuchajcie, piłem już parę razy, było pycha. No i sobie takie coś zamawiam, chociaż na razie akurat może bez drina, tylko kawę sobie bardziej wezmę. I takie coś sobie zamawiasz do leżaka i normalnie ci przynoszą coś takiego. To jest, słuchajcie, mega wygoda. O, proszę bardzo, kawka mrożona, elegancko i wystarczy poczekać, aż pan ci przyniesie. Super to jest, naprawdę. I tak samo jedzenie też można zamawiać. Zamówiliśmy sobie ostatnio steka i krewetki królewskie. To super wygoda. O kurde, na chwilę go zostawić samego i jakąś dupeczkę przy barze wyrywa, no pięknie. Skarbek, a co ty za dupeczkę wyrywasz przy barze? Na chwilę? Rozmawiamy sobie tak tylko. Tylko rozmawiacie? Tylko sobie rozmawiamy. Na chwilę was zostawić samych. Bar to jest ulubione miejsce w Łucji, naprawdę. Proszę, byśmy mogli całe wakacje przy barze przyjechać. Nie da się ukryć, Skarbek, że to jest twoja córka, naprawdę. Trzeba też znaleźć czas na siłownię. Trening na szybko brucha czeka. Nic nie ma przerw między ćwiczeniami. Dobra, chyba
zmniejszymy FPS-y teraz jak coś. Bar w basenie, elegancko. No proszę bardzo, tam w jednym z okien Paulinka się smaży właśnie w tym momencie. O proszę bardzo. Ale stalking teraz, patrzcie, Paulinka pokazana. Tylko żeby nie trzęsło. No nie, no schowała się. Lucia poszła na drzemkę i teraz Paulinka ma warty na balkonie. I zaraz ją zmieniam. No i proszę bardzo, stoimy właśnie na przystanku, bo jedziemy do miasta Lindos. Paulinka nie mogę tego odpuścić absolutnie. Paulinka uwielbia zwiedzać. I przynajmniej tą jedną wycieczkę możemy sobie wyskoczyć i czekamy na autobus, bo stwierdziliśmy, że pojedziemy miejskim środkiem transportu, żeby trochę poczuć klimatu. No. Lucia trochę niezadowolona, bo wyciągnęliśmy ją z łóżka, mimo że spała, no ale zła dziewczyna sobie daje radę. No. Jak tam się czujemy, myszko? Jak tam się czujemy po spaniu? No i co, skarbelek? No co? Ja to uwielbiam, skarbek. Ten twój entuzjazm, jak my wybieramy się na jakąkolwiek wycieczkę poza hotel, gdzie są baseny. Uwielbiam to, naprawdę. Właśnie schodzimy do miasteczka Lindos, które wielu widzów, wielu z was polecało nam, żebyśmy koniecznie odwiedzili, moi drodzy. Także zebraliśmy się szybko, mimo że Lucia jeszcze chciała spać, to zaciągnęliśmy ją siłą, żeby jak najszybciej się tutaj znaleźć jeszcze przed zachodem słońca, troszeczkę pochodzić i pozwiedzać. Naprawdę miasteczko jest urokliwe, widoki są fantastyczne i po prostu nie mogłem się doczekać, aż w końcu przyjedziemy. Czekamy na kilka dni dosłownie. No po prostu coś fantastycznego. No, no masz to w Warszawie, no nie masz. No właśnie. No właśnie. A w ogóle jechaliśmy... To Assassin's Creed Odyssey może takie rzeczy są. A w ogóle to jechaliśmy autokarem. Przystanek jest bardzo blisko hotelu. Jechaliśmy dosłownie jakieś, nie wiem, 500 metrów. O Boże. Skarbek, przestań gadać, bo odezwał się twój kumpel po fachu. No ale jest piękny. Idziemy na drugą stronę, no tak. Wow. No. No. Nie no, port też. Ale jest fantastycznie. Po prostu naprawdę jestem w takim szoku. Jestem pod takim wrażeniem tego wszystkiego. Jakie to są malownicze uliczki. Matko Boska, naprawdę po prostu jest fenomenalnie. Aż mi po prostu krew w całym organizmie paruje po prostu. I pokrowcem na kamerę i z wózkiem złożonym, bo mam taki wózek złożony, więc idę. No, a tam już jest Paulinka. No, widoczek jest fantastyczny, ale cóż, już ze wózkiem i z luchą tak łatwo sobie pod takie góry nie da wejść się. Nie wiem już co mówię, bo jestem zmęczony, ale no, tak to właśnie wygląda. Ostatnie promienie słońca. Udało się dotrzeć na górę i takie widoczki. Pięknie, no po prostu pięknie. Odpowiedź na pytanie, czy tatuś może pójść pograć sobie w komputer? Rozumiem, że nie. A jutro mogę pograć na komputerze? W hotelu są też występy na żywo, moi drodzy. Jest parkiet. Wróciliśmy z wycieczki do Lindos, poszliśmy sobie zjeść kolacyjkę przed momentem i teraz poszliśmy akurat na koncerty w hotelu, bo codziennie wieczorem o 21 są koncerty, specjalne pokazy i Lucha to uwielbia, bo ma muzykę, może sobie potańczyć, zresztą widzicie sami jak wariuje tutaj, fajna sprawa. A potem do pokoju, serial, winko i do spania. Budzisz tatę, Lucia? Dawaj!
Jezus Maria. No wstawaj. Aś mu gdzie policzek? Tutaj dacie. No, policzek. Tutaj dacie. Tu. Do widzów wysyła, ale będę. Piotruś, no chodź, kurczę. Chodź. No, dobra, idę już. Nie mam problemu oczywiście. O ty! Twoje słowo jest dla mnie rozkazem. Ja już się zbieram. Oczywiście, tylko założę tylko koszulkę, tak? Oż ty! O właśnie, to spójrzcie, jaki to jest ładny sufit. Ja się ubrałem. A historia tego ujęcia jest taka, że ja musiałam męczyć Piotrusia, żeby wstawał, bo wstał 40 minut temu, to znaczy otworzył oczy 40 minut temu i namawiam go, żeby szedł, a on powiedział, no ale to nagraj to, jak mnie namawiasz. No, już. Pikselu, coś to utnij to. Pikselu, nie ucinaj tego, proszę. Pikselu, utnij to. Proszę, aby to zostało. Okej, okay. Biegnie nasz golas, nie pokażę wam go. Ale słuchajcie, to jest niesamowite. Lucia naprawdę tak kocha swojego tatę i ona po prostu wobec niego, ona jest jak zaczarowana. Ja bym tutaj... Ja bym za nią ubiegała przez jakieś jeszcze 15 minut, żeby jej założyć koszulkę, później przez następne 15 minut, żeby założyć spodenki. Skarpetki już sobie podaruję, bo na szczęście jest ciepło. Co w dzisiejszym menu? To samo co wczoraj, przedwczoraj. Co dzień to samo. O, ja mam, pokażę wam coś fajnego. Ja mam paróweczki, ketchup dla Lucy bardziej. Tutaj bekonik, no i właśnie o tym bekonie mówię, że ja chciałam jeden plasterek, a dostałam naprawdę taką kopę. Feta. Oczywiście inaczej smakuje niż ta w Polsce. Tu jest tzatziki, czy tam tzatziki. A to... jest, wydaje mi się, że to się nazywa tarama salata. No i poczytajcie sobie, co to jest. To jest ikra, to jest pasta z ikry i nie pamiętam z czym jeszcze. Trochę na to stracę. Nie, normalnie trochę jak w GTA ujęcie. GTA Bobo Edition. Widzisz, że to jest skrętówce, prawda? Widzisz? Lucia? No. Bo widzisz, co się tutaj dzieje. I powroty do pokoju naokoło. Trzeba jeszcze zrobić kilka kilometrów, ruchę na rowerku. Idziemy na plażę, moi drodzy. Znaczy na plażę, idziemy nad basen. Zbieramy się bardzo długo, bo Paulinka jak zawsze się drzebie. Ciężko się zebrać, kiedy właśnie Paulinka jest w pokoju, bo jest strasznie długo się grzebie. Strasznie długo się grzebie, Paulinka. Ale kto się grzebie? Strasznie długo się grzebie, jedna z drugą. Ja już siedzę przygotowany od godziny, a ona nic. Było palenie się, więc pora teraz na siłownię, bo za chwilę Lucia idzie spać, więc trzeba zrobić szybki trening. Wakacje wakacjami, słuchajcie, może sobie pojeść więcej, popić sobie drineczki. No ale na siłownię też warto sobie skoczyć. I to teraz to jest mój ostatni dzień właściwie, bo jutro już rano wylatuję. O 7 jedziemy na lotnisko, więc to właściwie można liczyć ostatni dzień. I właśnie ostatni dzień z wakacji. No i to będzie mój czwarty raz na tej siłowni. Także pracowicie raczej. I sobie wchodzimy na siłownię, wchodzimy, jak widzicie. Tutaj sobie chodzę na siłownię. Taki szybki trening po prostu, żeby nie przesadzić, ale żeby coś jednak się poruszać. Co jestem ja po treningu z wodą, muszę się solidnie nawodnić. No to jest taki, słuchajcie, szybki trening, pół godzinki, żeby zdjąć koszulkę i się móc pokazać na basenie i porobić zdjęcia na Instagrama. O Jezu, ja nie mam siły trzymać aparatu, jak mi rękę boli. Ale tak, wakacje to jest ostatni moment, żeby robić formę na wakacje. Ej, dobra, muszę chyba z dołu kamerować, bo nie mam siły. Ale słuchajcie, po takiej siłowni, prosto do basenu, to jest coś fantastycznego, nie? Naprawdę to jest ekstra uczucie, więc tam zmierzam. Właśnie, mam nadzieję, że Paulinka nie będzie zła, bo miało mnie być 15 minut, nie było mi pół godzinki. Także za chwilę sprawdzimy jej reakcję. Widać Paulinka buzi. A Piotruś, za to 15 minut to ile trwa? O, właśnie o tym mówiłem, słuchajcie. O, no, jest. Ale... trzymaj, palowanie mam siły. A ile trwa? Ręka mi boli, trzymaj. A ile trwa to 15 minut? Pół godzinki. No właśnie. Poczekaj chwilę, to się wszystko kameruje. Dajmy koszulkę i ocenisz efekt, dobra? Taka pompa mi daje radę zdjąć koszulki. No jak na 15 minut skarbek, to zrobiłeś niezłą pompę, wiesz? No naprawdę, ty 15 minut dobrze spożytkowałeś. Lucia właśnie poszła spać i ja mam wartę teraz w pokoju. Paulinka sobie poszła poczylować nad basenem, no a właśnie ja idę na balkon, żeby tutaj być przy Lucy, no bo wiadomo, że Lucia idzie spać na drzemkę tak o 2 godziny mniej więcej, no to nie zostawię jej samej w pokoju. Także ktoś z nas albo Paulinka musi tutaj być z Lucią, żeby jej pilnować. Tam ma Lucia sobie w swoim pokoju, mamy swój pokój tutaj, a wy pewnie już to widzieliście. No, więc sobie mogę usiąść tak na balkoniku i z widoczkiem poczylować.
Widzicie. Nie no, widoczek tu jest super, naprawdę jest przyjemnie. I tak mniej więcej półtorej godzinki, może dwie, tutaj sobie pewnie spędzę. Poczekaj, aż się wstanie, bo jak się wstanie i nabierze energii, no to też będę potrzebował energii, żeby za nią biegać cały czas. Ona tutaj jest gwiazdą, słuchajcie, w hotelu Ilusia jest taką gwiazdą. Już ludzie do nas podchodzą i mówią, że jest super i w ogóle, także jesteśmy mega dumni. No, można sobie nogi wyłożyć, popatrzeć sobie na piękny widoczek, no trochę inny niż w Warszawie. To ja nawet nie widzę, jaki jest widok u mnie w Warszawie, bo ja tam zawsze rolety zaciągnięte w pokoju, żeby słońce nie padało na monitor. To pewnie każdy z was to zna, że jednak to słońce na monitorze to przeszkadza. No aż u mnie trochę drzemka wjechała, słuchajcie, bo tak od tego słońca i w ogóle... No, Alusia śpi dalej, a już śpi tak z 2 godziny, więc chyba będzie trzeba ją obudzić powolutku, bo ja to już głodny. Powiem wam, że ta aplikacja to jest mega wygodna sprawa. W sensie telefonu sobie właśnie zamówiłem jedzonko na basen do leżaków. Tam sobie leży Paulinka, a ja chyba muszę obudzić Luchę, bo już kurde jest 16.26, ona śpi 2,5 godziny. Obawiam się tylko, że to będzie ciężkie, bo sobie śpi w najlepsze cały czas. Zresztą zobaczymy, co to się wyprawia. Dostała osiołka od menadżera hotelu. Taka gwiazda. Ja jestem kosmiczna żabka, czy ty lubisz mnie? O, nie no, patrzcie, nawet kosmiczna żabka nie działa. Łucja. Łucja, kochanie. Nie chcesz zjeść czegoś? Co, Łucyjka? Myszka? Nie no, powiem, że ja nie mam serca. Nie mam serca je budzić i nie wiem, co teraz. Jedzenko przejdzie za chwilę, a nie ma za bardzo jak jeść. Pewnie byście powiedzieli, żeby nie budzić, bo to ona wygląda jak aniołek, jak śpi. Znaczy, no jest aniołkiem, jak śpi. Jak nie śpi, to nie jest aniołkiem. Udało się w końcu Luchę ściągnąć. Zamulasek jest jeszcze. Ale idziemy na basen, bo jedzonko by już przeszło. Tędy sobie wchodzimy i tam gdzieś jest Paulinka w żółtym kostiumie. Teraz znowu GTA. O, już macha, Lucia to powie do mamy. Woohoo! Ale radość, ojeju, jaka radość. Nie zdążyłaś nagrać burgera, niestety, a były bardzo dobre. Jedziemy sobie na spacerek z kawusią mrożoną. Bardzo dobra. Nie, idziemy do takiej najfajniejszej jajki tutaj w całym hotelu, żeby sobie zrobić jakieś zdjęcia, bo słońce jest tam i chowa się powoli za górą, więc mamy pewnie jakieś 20-30 minut, żeby się tam ładnie ustawić, popozować i te zdjęcia sobie zrobić. Także taki jest plan. Dziewczyny już idą przede mną, jak widzicie. Wyrywają do przodu, zawsze się wlokę z tyłu za nimi. Szajucha. Bo tak to mamy nie dogonisz, jak będziesz kółka robić. Ale przebitka. I się nie nagrywało. To jest to, o czym mówiłem. Rucha za dużo energii. To źle u mamy jest? Mysza. Tym spacerkiem sobie doszliśmy jeszcze nad morze właściwie, żeby się z morzem pożegnać, bo już wylatujemy jutro rano. Więc jutro na to na pewno nie będzie czasu, bo o 7 pewnie będziemy musieli jechać na lotnisko. Tak w sumie, żeśmy nie przychodzili za często na morze, tylko właśnie wieczorkami. Znaczy po południu, żeby się Lucia mogła pobawić w tych kamyczkach, więc tylko się tutaj idziemy żegnać. Ale Lucia już trochę jest chyba zmęczona. I zaraz słońce zachodzi za górą. Moi drodzy, dzięki serdecznie, że oglądaliście tego vloga. Mam nadzieję, że się podobało. To w sumie wiele zależy od Pixela, jak to wszystko zmontował. Ja mu ufam, że się wszystko udało. Ale w tym filmie to wszystko. Piszcie oczywiście w komentarzach, czy chcecie więcej vlogów, chociaż naprawdę nie będą tak ciekawe jak ten. Mogę nagrywać vlogi z Warszawy. Ale piszcie w komentarzach, tak czy siak, możecie zostawić łapkę w górę. A ja się żegnam. Lucia, żegnamy się, co? Z widzami, dobrze? Machar widzom? Pa, 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 no pa, pa, dokładnie, żółwik. Lecimy. Zbieramy się na ostatnią kolację właśnie. Ja to w ogóle tak jak sobie patrzę w ten obiektyw, to mam wrażenie, że jak ja sobie odpocznę i będę mógł właśnie zjechać na wakacje, to teraz wyglądam 10 lat młodziej, niż jak siedzę w domu. I tylko się opalam od blasku monitora. Ostrożnie, bo się kameruje. Popatrzcie. O, ale poszło.
Ale poszła. Lecimy. I ruchę już zasuwa. Fajnie, że skarbek zdążyliśmy zblogować znowu, co jesz na kolację. Chociaż tyle, że wzniesiemy toast, co? Tak. Za cudowne wakacje. Oby więcej takich, co? Oby więcej takich. Jak na YouTube, to też za wszystkich widzów. Wasze zdrowie. Zrób go. Za kilkanaście lat mi pokażesz ten film na YouTubie. Będziesz mówił, ojciec, co ty nagrywasz? O właśnie. Ojciec, co ty nagrywasz? Matko Boska. Matko Boska, ojciec, co ty nagrywasz? No dramat po prostu. Jest godzina 6.30 rano, jak słychać po moim głosie zresztą. My już spakowani właściwie i będziemy się zbierać ze mną. Patrzcie, już się zaczyna wschód słońca. Znaczy jeszcze słońce nie wzeszło, ale jest taka fajna łuna. Patrzcie jak ładnie. To chciałem wam tylko pokazać, jak elegancko. I tam widać wybrzeże Turcji nawet. Kurczę, jest taka dobra widoczność, że tam w oddali właśnie się malują wybrzeże Turcji. Zobaczcie, jak elegancko. Pięknie, co? Samolot mamy o 10, chyba 30, ale o 7.20 mamy autokar na lotnisko, więc... trzeba się zbierać, słuchajcie, bo musimy jeszcze ogarnąć jakieś śniadanie, które zjemy pewnie w autokarze. Także mam nadzieję, że dostaniemy jakieś pudełeczka na to wszystko. No. Wracamy na lotnisko, moi drodzy. Rucha. Patrzę na zwierzątka, Paulinka sobie patrzy na widoczki. Trochę nie wyspali, ale nie jest tak źle. Prawda, Lucia? Chodź, jak pospałaś? Lucia ma jeszcze tryb zombie.